Przed nami Kalwaria Zebrzydowska. Ej, dziewczyny! Co to jest? To jest kupa. Pomachać! A tam? Na prawo dom Jana Pawła. O to? Tak, idziemy. O! O ten taki, o! Ja. Dobra, robię zdjęcie. Przepraszam. W razie bardzo dziękuję jako przewodnik muzeum. Za chwilkę się spotkamy, ale już jako przewodnik Beskidzki, Warszawski, Kowarowice. Ja zaraz pan. Dom rodzinny, gdzie Państwo byliście przed chwileczką, wystawa wspaniała, mam nadzieję, że się Wam podobała. Kolejnym numerem to jest pomiędzy domem a bazyliką z tyłu dzisiejsze Muzeum Miejskie Punkt Informacji Turystycznej. Na dole fajna kawiarenka, tam była mleczarnia higieniczna pani Zofii Banasiowej. I tam Karol wraz z tatą po śmierci mamy przychodzili, żeby się stołować. Kolejnym punktem bazylika, do której za chwileczkę wejdziemy. Następnie za bazyliką po lewej stronie mamy dom katolicki. To była jedna ze scen teatralnych, na której Karol odbywał swoje przedstawienia. Dzisiejsze morostwo, burmistrz. To była dawna szkoła powszechna. Podczas 4 lata Karol zamknął szkołę powszechną. Wszystkie drogi prowadziły go przez rynek, także kolejny punkt. Moi drodzy, stąd wyjechał 7 lat. A w tych drogach można zobaczyć panie, które rozpoczynają się w tym roku. Fontanna składa się z 14 płyt, a wyglądający do 14 lat. Co pan mówi? Następnie, gdzie po maturze powinni na tyle. Proszę się. Że równie dobrze może być strzona w domu, jak w kościele. Wojska radzieckie nacierają Ostrowiska, Niemcy uciekają w popłochu, lecą samoloty, bombowce, spadają dwie bomby. Jedna uderza obok kaplicy, wybucha, sypią się tynki w kościele, druga uderza w sklepienie kaplicy i nic. Zostanie to uznane za cudowne ocalenie, jako że Matka Boża chciała tutaj tutaj chciałem pozostać. Moi drodzy, wejdziemy do środka, skręcimy w lewo przed ten cudowny obraz. Tam jest Przenajświętszy Sakrament, tam nam nie wolno. Mamy kiedyś granicę, w górę, w
Ale goście. Goście. Chociaż chwilkę, już uciekam. Dzień dobry. Tu ja piekam, witam się. Hello. Machamy. Hello. 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 Proszę szybciej, bo proszę szybciej. Grupka z tyłu, proszę szybciej. Teraz nie, teraz nie. Julia! Madzia! Dajesz radę? No. Czekamy na kino. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Co wyprowadzisz? Ej, 8 minut, a my ludzie przez zaledwie 48 sekund. Zapaczkane mam, te okulary przecieram, ale później jest tak. Nie jest to jednak ziemia, którą znamy. Patrzymy na Amerykę Południową 65 minut lat temu, na długo przed pojawieniem się ludzi. W tamtych czasach na naszej planecie nie było zaplanowane. Ziemia zamieszkiwana przez dinozaury wygląda znajomo, właśnie do końca. Było wtedy znacznie cieplej, a pustynie pokrywały ogromne połacie ziemi. Na Arktyce nie było lodu, a na Antarktydzie panowały temperatury pozytywne. W 1993 roku gigantozaur to jeden z największych mięsożernych dinozaurów, który kiedykolwiek stąpał po ziemi. Było większe od sławnego tyranozaura Rexa. Pierwsze gigantozaury pojawiły się 100 milionów lat temu. Tak rzadka w świecie gadów, obserwowana jedynie u krokodyli, wioskało włodę. Wśród dinozaurów rozwijało się tak bardzo, że przypominało zachowanie ptaków dbających o swoje stada.
Był wysoki na 38 metrów i ważył 100 ton. Ardentynozaur to najprawdopodobniej największe i najcięższe zwierzę, które kiedykolwiek zamieszkiwało Ziemię. Odkryto go zaledwie kilka lat przed gigantozaurem. Dinozaury te żyły razem na tym samym terenie, w Patagonii, na skraju Ameryki Południowej. Niedawne odkrycia dowodzą, że niektóre mięsożerne dinozaury, zamiast polować samotnie, połączyły się w grupy. Podobnie jak robią to obecnie wilki i hieny. Aktywność wulkaniczna.
Te zmiany nie spowodowały jednak całkowitego wymarcia dinozaurów. Ta kometa jest rozmiarów góry Mount Everest. Przebiła się przez atmosferę Ziemi w ciągu 2 sekund. Uderzyła w pobliżu dzisiejszego półwyspu Yucatan w Meksyku. Wszystkie lasy w północnej i południowej Ameryce pochłonęło morze ognia. Dinozaury, które dużo wycierpiały już wcześniej, znów poniosły największe straty. Te, które nie zginęły w wyniku uderzenia komety i piekła, które się rozpętało, wymrą w niedalekiej przyszłości. Znaczy to pewnie taki pył. W krótkim czasie dinozaury stały się częścią historii. Słuchajcie, idziemy! Jaka sytuacja? Zbieramy się? Zbieramy się. Wow, jak fajnie! Klaudia! Nie będzie mi się chciało wycinać. Nie podpisujemy zgody na publikowanie. A, byście kiedyś się podpisali. Robić zdjęć, będzie wolno. Trzeba ja tam pójdę na to. Idziemy tutaj, proszę. A jaki to koń? No to idźcie chwilkę, tylko zaraz przychodzicie. Pomachaj! Na to są chyba mewy. O, jak podnosi tu Herkules? Syzyf. Syzyf? A, tu syzyf, ale tam Herkules. A, RSM. Zajmuje się kolekcjonowaną historią, jego władaniem do
pewnego czasu można porządek ten zakończyła przepowiednia obalonego przez króla satelicy. Upadający Uranos wywróżył synowi, że on skończy podobnie, zrzucony z tronu z niebios przez własne dziecko. Myśl ta nie pozwalała zasnąć nową władcy świata i jątrzyła się w nim tak długo, aż wpadł na Kronos, który przyczynił się do jego upadku. Kronos, szaleńczy, widzi, zaczął wymykać własne dzieci i nic nie zmieniły skargi wymagania jego żony. Okrutny Kronosie, płakała bogini, zaklinam cię, nie połykaj swoich dzieci, bądź im ojcem, nie katy. Nie, nie wiem. Ja w Bałtowie. Złożył kres przechodzący nieopodal Herakles. Herakles zabił Orła i uwolnił to Herakles. Za jego wytrwałość i męstwo bogowie przyjęli go do swojej olimpijskiej rodziny. Na świecie trwał wtedy wiek zwierząt. Cóż to były za czasy? Czasy, w których po ziemi chodzili ludzie. Herakles, żeby podpoczywać swoje niebo, musiał wykonać dwanaście dla zwykłego świata. Nie wykonał w pracy. W jeden dzień oczyścił stajnię Ogniaszka, a nawet porwał z krainy zmarłych kilka. Od razu poczuły. Pokonał najgroźniejszych bandytów czekających na podróżę w drodze do Aten, a młodych mieszkańców miasta uwolnił z paszczy strasznych wejść. Tylko uwaga, bo wrócą. Kupki robią. Na którą wystarczyło tylko spojrzeć, by zamienić się w kasę. Bohater ten uratował też Etiopię. Zeus zakradał się do Niemcy, o czym w końcu dowiedziała się. Namówiła ona siostrę Selenę, aby ta poprosiła kochanka, żeby wyrazili z swojej pracy. Selena najpierw zakradała z Zeusa, żeby spełniono prośbę, a później wyjawiła życzenie. Uwaga, trzymamy się, nie wychylamy! Robimy stop i idziemy dalej. Uważaj. Uważaj. Hej! Skranie tu więzienia pójdzie na całe życie. Nacisnęłaś? Może mocniej. To będzie na SP3? Tak. Czy się teraz kręci całe życie? Tak. Tak jest, idzie. Wiedźma! O, fajne to jest. Misiosi, Adrian!
to są... Na co do parku wygóruje. Pewnie ta. Tu można zdjęcia robić. Ciekawe. Jaki trzy? O, jaki? On miał najmocniej. Każdy! Panem Sasza? Ciekawe, czy wsadzę rękę mi ją uzi. Głośnik jest po kamieniu. Gdzie są wodne pomidory? Nie wiem, zaraz zobaczymy. O, to jest, nie rusza się. Jak się nie rusza, jak się rusza? No rusza się, ten się też. Tu głowa mi i ogonem. Lepsze niż w tej, w bałtowie. Jakiegoś kapitnecie, hot doga czy coś. Nie jedli nic wieś, bo nie jest. Fabian, przytul się. Fabian, nie przytulisz się? Nie przytulisz się? No, przytul się. No. Dobrze, dzięki. Kiedy sika? Puśćcie panią Anię, puśćcie. Przechodzimy, puśćcie mnie z drugiej strony. Puśćcie mnie z drugiej strony. Proszę pana, on mnie osikał. Nie wiemy. To ten jest tyranozaurus. Będzie sikał? Idziemy! 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 Diplodok. Ten chyba był największy. On mnie ogluta! Chodź tu, ogrutaj mnie! Troszeczkę! Wyjmuję! Troszeczkę!
Idziemy dalej! Jak macie coś ochotę? Pana na plac zabaw zapraszają! Ale zimnie! Stańcie tam, zrobię zdjęcie. Fajny kibet! Ja idę z wami jeszcze raz. Można otworzyć drzwi, drzwi możesz otworzyć. Nie, tu tam są drzwi, z lewej strony. No bo to tak jest, specjalnie. WC jest tam, proszę. Ej, ej, tam nie wchodź! Ej! Trzymać się, nie podnosić rąk. Hello, 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 tutaj jesteśmy!
Psz, Michał! Michał! Uważaj, nie wchodźcie tutaj, nie wchodźcie tutaj.